Szczęść Boże, Piotr Krupa. Zapraszam na program Warto zauważyć w mijającym tygodniu. Wydarzenia, dramatyczne wydarzenia ostatnich dni będą komentowały pani redaktor z naszego dziennika, Urszula Wróbel. Szczęść Boże. Szczęść Boże. I pani redaktor Aneta Przysiężniuk-Parys. Szczęść Boże. Szczęść Boże. Mówię o dramatycznych wydarzeniach, bo od ubiegłego weekendu z niepokojem patrzyliśmy i z wielkim przerażeniem na to wszystko, co się działo w południowo-zachodniej Polsce, południowej Polsce. Wielka woda zalała wioski, miasta. Przerażająca sytuacja mieszkańców, którzy zostali teraz w wielu sytuacjach właściwie bez niczego, stracili dobytek całego swojego życia. Po wielkiej wodzie czas na wielkie sprzątanie. Widzi pan, co tutaj narobiło nam? Dom pana Mirosława z Młynowa koło Kłodzka woda zalała do drugiego piętra. Po ustąpieniu fali ujawnił się ogrom zniszczeń, z którymi pan Mirosław i jego rodzina zostali praktycznie sami. Jakby nie są te z wioski tam obok, to jakby teraz nie przyjechał, zapytał się, czy coś chcemy, to ze ścianowicy tutaj jest. Czyli tu jeszcze nikogo nie było wcześniej? Nie. Pomoc w usuwaniu skutków powodzi bardzo wolno dociera, zwłaszcza do małych miejscowości. Potwierdza to nasz reporter Adam Ślusarski, który przez ostatnie dni był na terenach powodziowych. Wojsko było tam, gdzie spodziewano się jakiegoś sytuacji newralgicznej i tam zabezpieczało, pomagało. Natomiast gdy już doszło do rozlania wody, wylania wody i potem, gdy już woda ustąpiła, no to tego wojska nie było, nie było widać tych służb. To relacja z początku tygodnia, też ten dom, rozmowa z panem Mirosławem, z jego rodziną była tuż w pierwszych dniach tego tygodnia. Zaraz po przejściu tej wody nasza ekipa tam była i niestety te relacje w wielu miejscach są bardzo podobne, że w pierwszym momencie tuż po tej wielkiej wodzie służb nie było. Z czego to mogło wynikać, pani redaktor? No, dla tych ludzi, dla mieszkańców tych miejscowości, tych wiosek, to było wielkie zaskoczenie. Oni nie dostawali alertów, byli uspokajani do ostatniej chwili, że zagrożenie nie będzie duże, że w zasadzie go nie będzie. I z tego to wynika. Za późno uruchomiono właśnie i wojsko, i tę pomoc, która tam nadeszła w końcu, ale właśnie już za późno. W Głuchołazach była nasza ekipa, zastała tam w centrum miasta organizację pozarządową, która w wielkich garach gotowała ciepłe posiłki dla mieszkańców. Niestety no nie było tam chociażby tych takich słynnych kuchni polowych wojskowych. Gdzie pani redaktor mógł pojawić się błąd? Bo jeżeli już wiedzieliśmy, że idzie ta fala, że ta pogoda jest dramatyczna, że możemy się spodziewać drastycznych skutków, to powinniśmy jednak służby chyba przygotowywać nawet na ten czarny scenariusz pomocy już po przejściu fali. To jest wina osób, które są odpowiedzialne za te służby, bo skoro były komunikaty i dociera do nas, że i Unia Europejska ostrzegała rządy państw członkowskich zagrożonych powodzią. Była też współpraca sama taka między państwami członkowskimi. Czesi nas ostrzegali, czego nie było na przykład podczas powodzi w 1997 roku i rzeczywiście zostaliśmy przez nich zaskoczeni. Tu była ta informacja. Zatem ten cały odium spada na tych, którzy tymi służbami zarządzają, którzy mogli zawczasu przygotować odpowiednie siły i środki, by pomóc ludziom no, na tych dotkniętych kataklizmem terenach. A teraz nadrobienie tego wszystkiego w przeciągu no, kilku godzin właściwie, czy kilku dni jest niemożliwe, bo przecież ta fala się przesuwa, są coraz to nowe miejscowości, pomimo tego, że no, oczywiście no, miejmy nadzieję, że słabnie, tak? Że już nie będzie aż takich tragedii. Niemniej ona przychodzi. Pojawiają się kolejne problemy. Woda opada. Problemy oczywiście nie znikają, bo trzeba tutaj zabezpieczyć funkcjonowanie tych ludzi na tamtych terenach. Także no, tu bym szukała jednak winnych w centrum. Ale pośród tej wielkiej tragedii jest też ogrom dobroci, zaangażowania Polaków w całym kraju. Organizują się parafie. Też chcemy zwrócić uwagę właśnie na rolę kościoła, instytucji pomocowych naszego kościoła rzymskokatolickiego. Prym oczywiście wiedzie Caritas, który zachęca wiernych do zaangażowania się i w pomoc taką finansową oraz materialną powodzianą.
W niesieniu pomocy wiedzie Caritas Polska. Czujemy, widzimy to, że osoby chcą pomagać, że chcą przynieść czy wodę, czy jakieś środki chemiczne. I stąd nasz pomysł, żeby, proszę Państwa, żeby do paczki dla, stąd pomysł paczki dla powodzian. Dary można przenosić do najbliższych placówek Caritas. W ich przekazywaniu pośredniczy też wiele parafii. Duszpasterze wspierają też wiernych na miejscu. Próbujemy to ogarnąć z wieloma właśnie pomocnymi dłoniami. Mówił gwardian klasztoru franciszkanów w Kłodzku. Zabytkowy klasztor i kościół zostały bardzo mocno uszkodzone przez wodę. Żywioł wyrządził też olbrzymie szkody w lądku Zdroju. To jest wielkie przygnębienie, żal, smutek. No, to jest taki jeszcze szok. Troszkę teraz już zaczynamy inaczej myśleć, bardziej pozytywnie, bo włączyła się pomoc różnoraka. To trudny czas dla wielu osób, które w jednej chwili straciły dosłownie wszystko. Parafie, tak jak ta w Lądku Zdroju, stały się centrum dystrybucji pomocy dla powodzian. Duszpasterze są cały czas ze swoimi wiernymi, tak jak tu w Lewinie Brzeskim. Miasto w 90% zostało zalane przez wodę. Straty są ogromne. Będzie pochwalony Jezus Chrystus. Tutaj ksiądz proboszcz z parafii Lewina Brzeskiego. Niestety tego nieszczęsnego Lewina, bo jako wikariusz w 1997 roku przeżywałem tutaj powódź i niestety drugi raz. Miała być to powódź tysiąclecia, okazuje się, że 20 parę lat wystarczyło, żeby znowu przez nieodpowiedzialność nas całkowicie zalać. Wtedy trzymano wodę na regatę, a teraz nie wiadomo po co trzymano na dwóch, a właściwie trzech wielkich jeziorach. I tu pytanie właśnie, po raz kolejny Kościół w tym wymiarze charytatywnym świetnie wypełnia swoją wolę. Księża zostali ze swoimi parafianami, ich też dotknęła ta wielka woda, zniszczonych jest wiele plebanii, ale są tam na miejscu kapłani, komunikują się z Caritas w całej Polsce i też przekazują informacje, co jest na miejscu potrzebne. Tak, są wyznaczone diecezjalne Caritasy, które koordynują tutaj te wszystkie działania, są w takim bezpośrednim kontakcie z tymi sztabami kryzysowymi i rzeczywiście, tak jak rozmawiałam z księżmi, którzy właśnie działają w tych Caritasach, do nich zgłaszają się i firmy, i osoby prywatne. Tak jak przekazali mi, naprawdę zaangażowanie ludzi jest olbrzymie, wszyscy chcą pomóc. No i wiemy, że potrzeby są ogromne, także to jest jedna kwestia, a właśnie tak jak tutaj było pokazane, ci księża z Lądku Zdroju, oni zmagają się cały czas ze skutkami tej powodzi, ale jak rozmawiałam i z księdzem wikariuszem tej parafii i z księdzem proboszczem, to obaj mówili, że cały czas też udzielają takiego wsparcia duchowego tym ludziom, bo oni przeżywają właśnie tragedię i przychodzą do nich razem się po prostu wspierają w tym trudnym czasie. Tam w Lądku Zdroju uszkodzony został zabytkowy kościół parafialny. To stawia też pod znakiem zapytania możliwość prowadzenia takiego codziennego duszpasterstwa. Tam jest oczywiście kościół niezniszczony w tej części zdrojowej miasteczka, ale to też wielkie wyzwanie przed tą parafią. Ciekawa też informacja, że do tej konkretnej parafii zgłaszają się inne parafie z całej Polski, które pytają o konkretne rodziny, o konkretne historie mieszkańców. I parafie deklarują gotowość pomocy konkretnej rodzinie w odbudowie domu, w poradzeniu sobie z tą trudną sytuacją. To podstawowe też zadanie nas, katolików, żeby wspierać potrzebujących. Tak, to jest dla nas taki sprawdzian, jak właśnie zdamy egzamin z tego, jakimi jesteśmy chrześcijanami, z tego, jak potraktujemy ludzi w potrzebie. Myślę, że taka celowana właśnie pomoc, podobnie jak na przykład adopcja na odległość, gdzie przecież wspieramy konkretne dziecko, czy tutaj właśnie tak jak to w przypadku powodzień, gdy wspieramy konkretną rodzinę. Myślę, że to buduje też takie więzi międzyludzkie. No wiemy, jak to dzisiaj wygląda. Nie zawsze jest z tym najlepiej. Każdy żyje trochę dla siebie, w swoim otoczeniu. Myślę, że to w pewnym sensie wymusi na nas takie nawiązywanie kontaktu.
kontaktów i budowanie wzajemnych więzi. I mam nadzieję, że będzie takim umocnieniem, bo oczywiście przed tymi ludźmi teraz jeszcze wiele problemów, no to uprzątnięcie. Tak, to jest chyba największe wyzwanie, żeby pozbyć się tych zanieczyszczeń, żeby to wszystko nie zaschło, bo to właściwie, jeżeli ten szlam, ten muł zaschnie, to będzie jak wylewka. To jest troszkę też wyścig z czasem, bo już zbliżają się już te noce są coraz chłodniejsze, dni są coraz chłodniejsze, za pasem zima, więc stąd trzeba naprawdę tutaj mocnej mobilizacji, żeby no, jak najszybciej pomóc tym ludziom i to jest właśnie dla nas takie ważne zadanie. Myślę, że tutaj apel także z Telewizji Trwam i od naszego dziennika, żeby pomagać na tyle, ile każdy może. No i oczywiście wspierać modlitwą, bo myślę, że ci ludzie też potrzebują takiego duchowego wsparcia. Ksiądz kanonik Aleksander Trojan, właśnie proboszcz z Lądka Zdroju, przyznał wczoraj w rozmowie z Telewizją Trwam, że no w pierwszym kolejności, w pierwszym rzędzie pomoc, która trafiła do parafii, do tej miejscowości, to była przede wszystkim ze strony Caritas dopiero. Wczoraj po jego interwencji pojawili się żołnierze, którzy pomagają sprzątać i kościół, i okolice, ale także domy mieszkańców. Więc jest to też przerażające, dlaczego tyle dni i tam konkretnych służb z konkretną pomocą nie ma. Oczywiście nie przekreślamy konkretnych funkcjonariuszy, nie krytykujemy konkretnych służb, tylko jednak tych, którzy dysponują tym ogromnym zasobem i technicznym, i osobowym w wymiarze całego naszego państwa i niestety dobrze to nie zostało zadysponowane. Niestety problemem też był brak komunikacji. Wielu powodzian jest rozgoryczonych, że nie zostali w porę ostrzeżeni, że nie przekazano im jaka jest skala zagrożenia. W niektórych miejscowościach usłyszeli to nasi reporterzy, mieszkańców, nawet uspokajano, że nie będzie tak źle jak chociażby w 1997 roku. W Lewinie Brzeskim trwa wielkie sprzątanie. Mieszkańcy miasteczka byli przez kilka dni odcięci od świata. Teraz zadają sobie pytanie, czy można było uniknąć zniszczeń. Pan Marek ma żal do władz. Przekonuje, że przed kataklizmem był czas na spuszczanie wody z pobliskich zbiorników retencyjnych. 3 dni przed powodzią. Nysa, Kłodzka, można było przejść 50 cm wody po kolana i wody polskie nie reagowały, nie wiem na co, mieli informacje. W zbiornikach retencyjnych na terenach zalewowych jeszcze w piątek było 250 milionów metrów sześciennych. Wody polskie utrzymywały, że nie ma potrzeby robienia dodatkowych zrzutów. To był błąd, przyznaje dr Grzegorz Chocian. Nie podejmowano działań dotyczących chociażby prewencyjnego zrzutu wody ze zbiorników retencyjnych, żeby zwiększyć rezerwę powodziową. Akcja nie powstrzymałaby zniszczeń, ale mogła je znacznie ograniczyć. Wody Polskie bronią się, że ich decyzje były uzależnione od zmiennych prognoz oraz reżimu prawnego. Od tematu uciekają też rządzący. Dziś jest czas na ratowanie, na wsparcie, natomiast w każdej sytuacji będziemy wyciągali wnioski. Przed możliwą powodzią już miesiąc temu ostrzegali polscy meteorolodzy. Tydzień przed powodzią o jej katastrofalnych skutkach przestrzegali Polskę Czesi. Alerty wysyłała też Unia Europejska, co przyznaje komisarz do spraw rozwoju i pomocy humanitarnej. Expect exceptionally high water levels. Dzięki systemowi świadomości powodzi w ramach systemu Copernicus zapewniliśmy wczesne ostrzeganie zagrożonym obszarom od 10 września. A jeszcze w piątek premier uspokajał Polaków. Te prognozy nie są przesadnie alarmujące. To zacznijmy od tych problemów, chyba braku decyzyjności, braku odwagi do podejmowania decyzji, które mogły chociaż częściowo zmniejszyć te negatywne skutki powodzi, te dotyczące spuszczania wody ze zbiorników. Eksperci wskazują, że można było się lepiej przygotować. Z czego mógł wynikać ten paraliż decyzyjny? Tam kogoś nie było w pracy, czy może to też jest wynik zmiany władzy? Bo przecież mamy właśnie nowe nominacje, nowi ludzie na stanowiskach w spółkach i w instytucjach państwowych. No właśnie, bo tutaj mówimy o tym, że eksperci wskazywali na
to, że tak może być. I okazuje się, że tych ekspertów właśnie w Wodach Polskich nie ma, bo przejęcie władzy przez koalicję 13 grudnia no, poskutkowało po prostu czystkami, można powiedzieć, od samej góry do tych najniższych szczebli. I po prostu prawdopodobnie no, to wynikało nawet nie z jakiegoś, nie wiem, ze złej woli, czy po prostu z braku wiedzy, tak? Poza tym właśnie tutaj wspomniane braki tych alertów RCB, Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. No tak, zawieje lekko wiatr, zachmurzenia, tak, dostajemy mnóstwo SMS-ów, a teraz się okazuje, że tutaj okazuje się, że tutaj nie było żadnych alertów, nawet ci włodarze tych miejscowości nie dostali żadnych powiadomień o tym, że należy tutaj się przygotować do takiego kataklizmu. A jeżeli alerty się pojawiały, to właściwie tuż przed falą, która... Tuż przed falą, tak. I tak naprawdę no, wychodzi no, niesamowity chaos, który po prostu poskutkował nie tylko no, dramatami ludzi, ale po prostu no, nie wiadomo ilu tak naprawdę, ile jest tak naprawdę ofiar, bo jeszcze mówimy o kilku osobach, ale wiemy, że ta liczba też może ulec zmianie. Pojawiają się takie doniesienie, że chociażby odnajdywane są samochody porwane przez wodę, w których najprawdopodobniej były ofiary. Zresztą, nie możemy tego zresztą potwierdzić. Ja też rozmawiałam z księdzem Wiktorem właśnie z Lądka Zdroju i on cudem uszedł z życiem. Zamykał akurat kościół po zakończonej mszy świętej i po prostu fala go nagle porwała. On w ostatniej chwili przytrzymał się parapetu pobliskiego budynku i w ten sposób po prostu przeżył. Tam przeczekał tę falę blisko godzinę. Także no, w takiej sytuacji, jeśli słyszymy, że taka osoba się znalazła, to takich osób może być dużo więcej. Zresztą, tak jak też opowiadał mi, pokazywał mi zdjęcia, obok jego samochodu gdzieś tam stoi lodówka, która została po prostu wyrzucona przez falę z budynku. Co się stało z tym budynkiem? No trudno jeszcze to wszystko powiedzieć. Także te dramaty tak naprawdę dopiero teraz będziemy o nich słyszeć więcej. W tle tego wszystkiego jest konflikt polityczny. Rządzący oskarżają Prawo i Sprawiedliwość o to, że podjął decyzję o niewybudowaniu wszystkich planowanych zbiorników retencyjnych w tamtym terenie, w Kotlinie Kłodzkiej. Prawo i Sprawiedliwość z kolei broni się, że ta decyzja była wynikiem no, naporu społecznego, naporu opozycji, jak i też zaangażowania organizacji ekologicznych. Wiemy właśnie o tym, że ten nacisk był tak mocny, że z bodaj 10 wybudowano chyba tylko 4. No właśnie tutaj tak zwani pseudoekolodzy wiedli prym i zablokowali inwestycje, które być może właśnie sprawiłyby to, że w tej chwili nie mielibyśmy aż tak ogromnego problemu na terenach dotkniętych powodzią. Być może udałoby się nawet no, uniknąć aż tak dramatycznych sytuacji, ale wiemy też, że tutaj wpływ ekologów, na ekologów wpływają też służby innych państw. No, w tym tygodniu otrzymaliśmy informację, że tutaj służby wywiad niemieckich chciał wpływać na specjalistów, którzy mieli mówić rzekomo, że te inwestycje i te zbiorniki, które by powstrzymały fale, no, nie są takie konieczne. Budowa tych zbiorników jest częścią no, wielkiego planu budowania potencjału wykorzystywania rzek do transportu rzecznego, między innymi użeglowania w Odry, co oczywiście jest wbrew niemieckim interesom, tak, to musimy tutaj dodać. Tak, i ta Odra niestety tutaj jest tą solą wokół. Ta Odra tutaj po stronie polskiej zbyt właśnie rozbudowana, także pod tym względem gospodarczym jest nie w smak Berlinowi, on tutaj zawsze, a niestety no, wygląda na to, że politycy nie wiem, czy nie chcę tutaj też sugerować, że otrzymują za to pieniądze, ale no można też to przypuszczać, ale też mamieni takimi właśnie pseudoekologicznymi postulatami, chęcią troski o osiedliska, no, sprawiają, że te inwestycje są blokowane i dochodzi do tragedii, więc no tacy, można powiedzieć brzydko, trochę pożyteczni idioci i niestety no, no to się teraz mści i sprawia, że przeciętny Polak, który no, został dotknięty
kataklizmem no, jest w takiej, a nie innej sytuacji. W 2021 roku politycy z Polski, ówczesnej opozycji, ręka w rękę z niemieckimi politykami wzywali Komisję Europejską i Bank Światowy do wstrzymania finansowania inwestycji, w tym inwestycji przeciwpowodziowych. Na odrzut pod tym apelem też podpisało się szereg organizacji, które nazywają się organizacjami ekologicznymi. Chciałbym jeszcze zapytać o obecność ludzi w kierownictwie Ministerstwa Klimatu i Środowiska. Pani minister Kloska mówi o budowie wszelkich takich inwestycji rzecznych, że to stworzy właściwie rynnę, która będzie z gór prosto zrzucała wodę do morza. Panie się uśmiechają, uśmiechają się też eksperci, jak słyszą takie słowa. Z kolei pani wiceminister przyznaje wprost, że trzeba skasować wszystkie te inwestycje, które były w planach i które zostały po rządzie Prawa i Sprawiedliwości. No, te osoby w kierownictwie ministerstwa są jednoznacznie związane z tymi organizacjami pseudoekologicznymi. Czy ci ludzie tak naprawdę honorowo nie powinni podać się do dymisji za to wszystko, co robili w trakcie bycia w opozycji? Powinni, ale tego oczywiście nie zrobią. Wczoraj bodajże do dymisji podał się rzecznik prasowy Ministerstwa Klimatu i to ma uspokoić opinię publiczną i to ma po prostu już tak naprawdę no, wyczerpać ten temat. Tak, bo to też jest konsekwencja, to musimy zrobić dygresję. No, pani minister Kloska w pierwszych dniach ogłosiła, że proponuje poszkodowanym samorządom pożyczki na niskim procencie. No, ciekawe, jak samorząd Lądka Zdroju będzie w stanie w najbliższych latach spłacać te pożyczki, gdyby je dostał, bo eksperci szacują, że odbudowa może trwać 5, a nawet dłużej lat. No, tak. Te słowa były skandaliczne, ale to właśnie pokazuje no, sposób myślenia tych ludzi. To jest tak naprawdę, dzisiaj się do tym przekonaliśmy, to jest igranie z ludzkim życiem. I to są takie pseudo właśnie ekologiczne, takie mówienie o uspokajaniu klimatu, bo przecież nawet takie słowa padały z ust tych osób. Właśnie no, dzisiaj spowodowały takie, a nie inne skutki. Także zdecydowanie tutaj w pierwszej kolejności minister klimatu powinna się podać do dymisji i osoby z jej otoczenia. No, ale nie spodziewałabym się rzeczywiście właśnie takiej decyzji, takiego honorowego odejścia, bo tak naprawdę refleksji w tej ekipie nie ma i myślę, że mimo tej tragedii, która tutaj się wydarzyła, nie będzie odstąpienia od tych właśnie różnych pomysłów ideologicznych, które tak naprawdę no, uderzają w życie no, Polaków. I przede wszystkim w możliwości rozwoju naszego kraju. Przed tą falą powodziową nie było informacji, a już po fali powodziowej, gdy kryzys się rozlał, dosłownie się rozlał, premier Tusk zaczął zwoływać transmitowane w internecie, w telewizji na żywo sztaby kryzysowe. To dość ciekawa forma zarządzania, bo sztaby kryzysowe są zazwyczaj zamkniętymi spotkaniami służb, gdzie kluczowe nie jest komunikowanie tego do mediów i do wyborców, ale komunikowanie się służb i podejmowanie strategicznych decyzji. Przed był brak informacji, po kryzysie jest chaos informacyjny, bo tak, jest dezinformacja, no bo mamy posiedzenie sztabu, mamy transmisję na żywo i nagle prezydent Wrocławia Jacek Sutryk ogłasza, że pękło obwałowanie w Mietkowie i to oznacza, że Wrocław zostanie zalany. Ta informacja dociera do ludzi, którzy walczą na wałach, to wszystko jest transmitowane. Jak na to patrzeć, pani redaktor, na tą właściwie dezinformację, tak jak pani powiedziała? No to jest skandal, dlatego że przede wszystkim no, wprowadza ludzi w błąd, sprawia, że nie czują się bezpieczni, są no, spanikowani. To też obniża zaufanie do władzy, no bo jak ufać komuś, kto zmienia zdanie właściwie z dnia na dzień, bo przecież mamy tą słynną wypowiedź, myślę, że ona będzie tu cytowana latami o tym, że te prognozy, prawda, nie są wcale piątek, takie. Jeszcze tak, słyszeliśmy tydzień temu przed tą wielką tragedią. A w sobotę już po prostu wszystko płynęło i to bardzo wartkim nurtem, mówiąc delikatnie.
Więc to na pewno nie buduje zaufania do władzy, choć może premier tak ogłaszając i ogłaszając się publicznie i transmitując swoje posiedzenia, chciał, żeby to było takie właśnie nastawione na obywatela, pokazanie, że jest się bliżej tego społeczeństwa. No nie, no tak to nie powinno funkcjonować. Tym było bardziej, tam więcej wpadek, bo też no, na sztabie się nagle dowiedzieli rządzący, odpowiedzialni też za konkretne spółki, że spółka Tauron spuściła ze swoich zbiorników wodę. To świadczy o tym, że rzeczywiście albo premier no, nie ma informacji pełnej na temat tego, co się dzieje w kraju, albo udaje, że nie ma też tej pełnej informacji, bo tak też może być i tutaj znajduje sobie kogoś, kogo może za ten fakt, prawda, publicznie pociągnąć. No to są takie, mieliśmy przecież też moment, w którym no, nakrzyczał, no, prawda, zrugał tych, tych członków sztabu, którzy nieściśle udzielili mu informacji no na temat... No i sprzyjających rządowi już widzimy takie nagłówki, że premier się zdenerwował, tak, Donald Tusk się zdenerwował i pewnie wyciągnie takie trochę rządzenie tutaj jednego, no właściwie dwóch nawet pewnie panów na wschodzie, czyli Putina, który też pamiętamy, że lubi urządzać takie publiczne zgromadzenia typu Rada Bezpieczeństwa czy inne, na których pokazuje, jaką on to ma władzę i jak to mu zależy na tym, żeby w państwie było dobrze. I też tak publicznie potrafi właśnie rugać swoich, no, swoich członków z tych gremiów. Tych problemów ma sporo, tych komunikacyjnych, wizerunkowych. Te nagrania jednak nie znikną, trudno będzie je wymazać. No i do Polski przyjeżdża, zdaje się, że z odsieczą polityczną przede wszystkim, przewodnicząca Komisji Europejskiej we Wrocławiu wizytuje Wały i spotyka się nie tylko z premierem Polski, ale też z szefami rządu Czech, Słowacji i Austrii. Poszkodowane kraje liczą na pomoc Unii Europejskiej, dlatego premier Donald Tusk zaprosił do Wrocławia przewodniczącą Komisji Europejskiej. Na Dolnym Śląsku pojawili się także szefowie rządów Austrii, Słowacji i Czech. W ich obecności szefowa Komisji Europejskiej ogłosiła, że pieniądze dla potrzebujących krajów popłyną z dwóch funduszy Solidarności oraz Spójności. Fundusz Solidarności może posłużyć do odbudowy infrastruktury krytycznej. Z kolei kraje, które nawiedziła powódź, będą mogły korzystać z 10 miliardów euro z Funduszu Spójności. Ta oferta nas zadowala, przyznał podczas konferencji premier Donald Tusk. Potrzebowaliśmy no, dokładnie 45 minut, żeby uzgodnić nasze oczekiwania i żeby uzyskać satysfakcjonujące nas deklaracje. Tymczasem Fundusz Solidarności to zaledwie 1,5 miliarda euro dla wszystkich państw unijnych. Z kolei Fundusz Spójności to pieniądze, które zostały już rozdysponowane dla krajów członkowskich, wobec czego nastąpi tylko ich przesunięcie. Z Brukseli popłyną niewielkie środki na walkę ze skutkami powodzi, podkreśla były poseł do Parlamentu Europejskiego Jacek Sariusz-Wolski. To jest wyjmowanie już polskich pieniędzy z jednej kieszeni, przekładanie do drugiej pieniędzy. Dobrze, że elastyczność, ale to niczego nie rozwiązuje, bo gdzie indziej zabraknie. No właśnie, no przyjechała szefowa Komisji Europejskiej, niemiecka polityk Ursula von der Leyen i właściwie przekazała pieniądze, które już Polska ma w dyspozycji. No niebywały skandal po prostu. Już po raz kolejny, można powiedzieć, Unia nas no, wykiwała, że tak się wyrażę, no bo najpierw też obiecywała pieniądze związane z pomocą Ukrainie, jaką Polska okazała i teraz tutaj te pieniądze przesuwa właśnie powodzianom. Tutaj mamy, widzimy sprawczego Donalda Tuska, który wystarczyło mu 45 minut, żeby załatwił właśnie to przesunięcie tych środków, ale co dalej z powodzianami, to pytanie zostaje dalej w zawieszeniu i co będzie dalej? Ta pomoc taka doraźna rządu jest, te 10 tysięcy od ręki wypłacane, choć słyszymy od niektórych mieszkańców, że w swoich samorządach, gdy składają te wnioski, słyszą, że przyjdą komisje do szacowania. Jest to zastanawiające. Będziemy to potwierdzać i pytać, czy to tak na pewno będzie wyglądało. Są propozycje tam większego wsparcia, zawieszenia rat kredytów hipotecznych na 12 miesięcy. Przedsiębiorcy mają propozycję no, zawieszenia, ale tylko na kilka miesięcy, składek na ZUS, zaliczek na podatek dochodowy. Ale tak czy tak, te wszystkie opłaty trzeba będzie za kilka miesięcy po nowym roku zapłacić, ale czy to wystarczy, żeby odbudować
i ten wymiar mieszkań i domów tych ludzi, jak i też tego zaplecza związanego z pracą, związanego właśnie z zarabianiem na życie, żeby po prostu można było tam powoli normalnie funkcjonować? Na pewno nie, dlatego że to tak naprawdę są, mam wrażenie, takie propozycje rzucone na potrzebę chwili i trochę jednak ratowania tego wizerunku, stąd chociażby ta wizyta, prawda, gospodarska pani von der Leyen. Na pewno tu jest potrzebna jakaś taka sensowna i długofalowa pomoc, bo rzucanie na razie takich, o tu zawieszamy, tu coś dopłacamy. Oczywiście za kilka miesięcy trzeba powiedzieć, sprawdzam. No jest jeszcze na pewno branża, która jest, myślę, jeszcze nie podnoszone tutaj, to jest ten problem rolnictwa, przecież te pola pozalewane, plony, których się już nie zbierze. No jestem ciekawa, chyba minister Kołodziejczak anonsował jakąś konferencję. Jestem ciekawa, co w tym obszarze. Teraz jest propozycja przyspieszenia wypłaty należnych rolnikom zaliczek na z dopłat bezpośrednich, czyli właśnie podobne rozwiązanie, które przywiozła wczoraj do Polski szefowa Komisji Europejskiej. Być może będą preferencyjne kredyty, ale wszystko tak czy tak minister Siekierski zasugerował, trzeba będzie dokładnie oszacować. A poza tym trzeba, to, jeżeli mówimy o kredytach, pożyczkach, to wszystko jednak z tyłu głowy wiemy, że jest do spłacenia potem. I kto będzie to spłacał? Rolnicy, którzy i tak mają przecież pewnie kredyty i pożyczki, bo mało który teraz rolnik jest w stanie się... A cały sprzęt zalany, hodowle zalane, zniszczone pewnie plony, które być może w silosach były przetrzymywane. I na koniec krótkie pytanie, no, do Polski ma wrócić, zdaje się, że trochę jako zbawca na białym koniu, minister Kierwiński porzuci dobrą posadę jako europoseł w Parlamencie Europejskim, będzie ministrem do spraw odbudowy po powodzi. No już jakieś tam porozumienia były między Donaldem Tuskiem a Kierwińskim. To jest jego jeden z najbliższych współpracowników. Chyba zagrożenie, jakie widział w nim Donald Tusk, już minęło, skoro pozwolił mu wrócić, bo chyba tak należy to. A może pozwolił mu wrócić, żeby się skompromitował, żeby go mógł definitywnie się go pozbyć? Nie wykluczone, że rzeczywiście no tak to wygląda. Oczywiście też pewnie taki zabieg. Znowu popatrzcie, nie zostawiamy was samych, bo powołujemy tutaj kolejne ważne stanowisko, które pochyli się nad potrzebami ludzi dotkniętych powodzią, więc to wszystko niestety ma taki wymiar marketingowy i obawiam się, że powrót ministra Kierwińskiego, który no, nie zasłynął jakimiś szczególnymi, prawda, osiągnięciami, na jakimkolwiek stanowisku nie był, no trudno przypomnieć sobie jego osiągnięcia. Także nie spodziewam się, że tutaj nastąpi jakiś przełom, jeśli chodzi o działanie wobec osób dotkniętych. I tu stawiamy kropkę. Pani redaktor z naszego dziennika, pani Urszula Wróbel i Janeta Przysiężniuk Pary skomentowały te dramatyczne wydarzenia ostatnich dni. Dziękuję bardzo. Dziękujemy. A program Warto zauważyć w mijającym tygodniu już za tydzień o stałej porze. Do zobaczenia. Z Panem Bogiem.